W zadaniu siódmym znamy współrzędne pewnego punktu należącego do takiej oto paraboli. Już wierzymy na słowo, nie sprawdzamy tego. I wiemy, że pewna prosta o równaniu kierunkowym, nieznanym, jest styczna do tej paraboli w tym punkcie. Na tej podstawie mamy wyznaczyć wyraz wolny B w tym równaniu, czyli punkt przecięcia tej stycznej z osią Y. No to tak, nie ma mowy o jakimkolwiek porządnym rysowaniu. Rysunek bardzo poglądowy. No i ta parabola ma wierzchołek P minus 1 podzielić przez 2a, czyli przez 4 minus 1 czwarta. No przy takiej skali można przyjąć, że ona wręcz ma tutaj wierzchołek w obrębie tej kreski. Gdzieś wysoko mamy taką parabolę, lekko po lewej stronie jest wierzchołek. I teraz ten punkt, no 10 i no gdzieś tu, tam. Nie będziemy się przejmować skalą. W każdym razie z prawej strony wysoko. No to ta styczna musi być jakaś taka, wznosi się tutaj. No i to jest punkt przecięcia, to jest nasz cel. Mamy wyznaczyć właśnie tę liczbę. No dobrze, to teraz piszemy równanie tej stycznej. To akurat jest rzecz znana, występuje w wybranych wzorach matematycznych, ale warto pamiętać. Y to będzie współczynnik kierunkowy, zaraz go wyznaczymy, razy x minus x0, to jest x0, minus 10, no i na końcu jest dodać f od x0, to jest f od x0, przyjmując, że to jest f od x, druga współrzędna, czyli plus 2429. No i teraz, aby wyznaczyć tę liczbę, to rzecz jasna, wyznaczamy pochodną tej funkcji 2x kwadrat plus x plus 2219, to akurat tutaj przy pochodnej nie będzie istotne. Mamy tak, 2 razy 2 razy x, czyli dostaniemy 4x plus 1, współczynnik przy x, czyli plus 1. No i pamiętajmy, że my wyznaczamy pochodną w punkcie x0, czyli za x podstawiamy dziesiątkę. To by dawało 4 razy 10 plus 1, czyli uwaga, 41. Tutaj mamy 41, co oznacza, że ta styczna dosyć ostro się wznosi. Na zasadzie jedna jednostka w prawo i 41 jednostek w górę. Ale to nie dziwi, bo to jest odległe od wierzchołka na ponad 10 jednostek w prawo przy takim współczynniku, czyli przy dosyć wąskiej paraboli, także ta liczba wcale nie dziwi. To teraz kontynuujemy, już przekształcamy, 41 mnożymy przez x, 41x minus 41 razy 10, czyli 410 plus 2429. To daje nam już postać kierunkową klasyczną, 41 razy x. I teraz odejmujemy 410, więc plus 2019. No a jakże? Mamy taki rok, więc taka liczba potwierdza, że na pewno to jest dobry wynik. To jest B i taką liczbę przedstawiamy do odpowiedzi. Jeszcze taka uwaga na marginesie, to może nie jest drugie rozwiązanie. Można się doczytać w wybranych wzorach matematycznych. Oto tutaj ten fragment mamy wzór na B. Bezpośrednio wzór na B. No i bez zbędnych ceregieli możemy napisać od razu, że B to jest f od x0, czyli 2429, odjąć f' od x0, czyli no właśnie to jednak trzeba policzyć. 41 razy x0, czyli razy 10, co daje wynik no właściwie w dwóch linijkach. Dostaniemy 2019 w drugiej linijce.